Witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do porównania dwóch zegarków, Huawei Watch oraz Gear S2 Classic. W przypadku obu zegarków są już filmy, więc nie będziemy bezpośrednio omawiać każdej funkcji, tylko zestawiać poszczególne kategorie jakby ze sobą. Oczywiście Gear S2 tutaj to jest wersja klasyczna, czyli ta droższa, jest jeszcze wersja sportowa, macie wszystkie linki tutaj w tej literce I, jakby ktoś nie wiedział, na ekranie można kliknąć. Tak samo jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia z Huawei Watcha już są, więc będziemy sobie zestawiać poszczególne te elementy między sobą. Zegarki, tak jak wspomniałem, Android Wear, tutaj jest Tizen, więc różnice są dość istotne. Zacznijmy sobie od ekranów obu urządzeń. 1,2 cala 360x360 pikseli w Gearze S2, Huawei Watch 400x400 pikseli, ale ekran 1,4 cala. Ciut większa gęstość pikseli na Gearze S2 w porównaniu do Huawei Watcha, ale tutaj bym się nie doszukiwał jakichś wielkich różnic. Obydwa zegarki mają naprawdę świetne ekrany. Gorilla Glass 3 z przodu, jeżeli patrzymy na właśnie Gear S2, Classic oraz Sport, ta druga wersja również. Tu szafirowe szkło w Huawei Watchu, więc wydaje mi się, że powinno to dłużej utrzymać się w lepszej kondycji właśnie przy szafirowym szkle mimo wszystko. Urządzenia mają bardzo podobne specyfikacje, chociaż zasilane innymi procesorami. Exynos 3250 w przypadku Gear S2. Tutaj mamy Snapdragona 400, taka dość standardowa specyfikacja. Po 512 RAM-u obydwa, 4 GB wbudowane w jednym i w drugim urządzeniu. 300 mAh w Huawei Watchu, 250 mAh w Gearze S2. Jedno i drugie urządzenie posiada stalny rdzewno, jeżeli chodzi o tą kopertę. Tutaj te boczki, ten przód. W każdym razie IP68 jest w Gearze S2, IP67 w Huawei Watchu. 18 mm, jeżeli chodzi o szerokość paska, jest w Huawei Watchu. W Gearze S2 mamy 20 mm. No i możemy sobie je spokojnie tutaj wymieniać w jednym i drugim przypadku. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu, czyli możemy sobie dowolny pasek podpiąć i w jednym i w drugim zegarku. Przejdźmy sobie do procesu ładowania samych zegarków. W przypadku Gear S2 wygląda to tak, że mamy podstawkę, która jest bezprzewodowa, więc możemy po prostu położyć sobie tam zegarek. Delikatnie nam się to przysysa, bo jest tam magnesik. No i samą ładowarkę możemy podłączyć dowolny kabel micro USB 2.0 tam. Nie ma z tym większego problemu. W Huawei Watchu natomiast jest kabel już tutaj na stałe, bo mamy tutaj takie jakby złącze magnetyczne, czyli nie jest to bezprzewodowa ładowarka, tylko magnetyczne, mamy po prostu złącze, trzeba trafić w te piny, ale również nam się to przysysa, tam fajnie to wygląda, tylko musimy pamiętać o tym, żeby nosić po prostu cały kabel, a w przypadku Gear S2, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, możemy zabrać po prostu już samą ładowarkę bez konieczności noszenia adaptera plus kabla, bo możemy dowolny kabel właściwie użyć od innego smartfona. Jeżeli patrzymy na samą baterię, czyli jak długo wytrzymuje zegarek jeden i drugi, to mamy tutaj dwa tryby oczywiście, tryb, kiedy cały czas ekran jest włączony, i tutaj wygląda to troszkę inaczej na jednym i drugim zegarku, bo wtedy Huawei Watch lepiej wypada, 36 godzin około, Gear S2 niestety wtedy około 30 godzin maksymalnie mi się udało. Natomiast jeżeli mamy wyłączony ekran i chcemy za pomocą nadgarstka właśnie wybudzić sobie i podejrzeć, jak wygląda godzina czy jakieś powiadomienia, to wtedy Gear S2 lepiej wypada, bo spokojnie ponad tam 2 dni. No Huawei Watch takie 2 dni i tutaj różnica jest o tyle kolosalna, że proces jakby wybudzania zegarka jest dość istotny. Może niech się wyłączą jeden i drugi i teraz Wam pokażę, jak szybko wybudza się jeden, a jak szybko wybudza się drugi. No właśnie, i to jest ta różnica. Zdecydowanie szybciej chodzi Tizen w porównaniu do Android Wear. Niestety Android Wear często łapie jakieś tam przycięcia. To się zdarza po prostu, jak przechodzimy gdzieś tam między poszczególnymi menu, jak wchodzimy w jakieś aplikacje, ten interfejs niestety troszkę klatkuje. I to tak wygląda, że niestety w niektórych miejscach to nam się troszkę zacina, zarówno jak wejdziemy sobie gdzieś tam w ustawienia głębiej, w poszczególne opcje, które dawno gdzieś tam nie wchodziliśmy, to się po prostu troszkę gdzieś ładuje. Nie ma takiego problemu w przypadku Geara S2 i działa to po prostu lepiej. No i warto wspomnieć o tym, że tutaj na Huawei Watchu musimy wszystko dotykać za pomocą po prostu tapnięcia na ekranie, czyli przewijamy sobie, swipe'ujemy w prawo, w lewo. Natomiast w Gearze S2 mamy o tyle, że mamy po prostu obracaną tutaj ten ring, tą kopertę naszą i to działa po prostu błyskawicznie szybko. I no, wydaje mi się, że jest to po prostu bardziej intuicyjne. Oczywiście bez problemu możemy sobie przerzucać się między tymi aplikacjami również za pomocą
dotykania po ekranie. Natomiast no, wygodniej jest to, jak korzystamy sobie z tego, z tej naszej tego ringu, i no, jest to bardzo szybko, bardzo, bardzo naprawdę intuicyjne, więc szybko się do tego przyzwyczajamy, działa to szybciej i przede wszystkim płynniej ten interfejs sobie tutaj radzi. Natomiast jeżeli chodzi o komendy głosowe, to jest taka kolejna rzecz. No tutaj Samsung leży, pod tym względem nie mamy Polski w ogóle. W Huawei Watchu oczywiście Android Wear wspiera, więc możemy sobie albo wysłać SMS-a, podyktować, możemy podyktować odpowiedzi. Nie ma również wsparcia dla niektórych aplikacji, czyli do niektórych aplikacji nie możemy odpowiadać w Gearze S2, ale na przykład na tweety, czy tam wiadomości właściwie z Twittera, bo na konkretne tweety nie, ale na wiadomości możemy odpowiadać na jednym i drugim zegarku, tylko tak jak wspomniałem, w przypadku Android Wear, czyli Huawei Watcha, możemy po prostu powiedzieć po polsku sobie pewne słowa i on nam to rozpozna lepiej lub gorzej, ale działa to naprawdę bardzo dobrze, więc tutaj przewaga Huawei Watcha. Niestety w Gearze S2 musimy albo korzystać z klawiatury, którą mamy dostępną, tego nie ma na Huawei Watchu, albo są tam gotowe odpowiedzi, czy też emot ikon. Kolejna rzecz jest taka, że obydwa urządzenia umożliwiają tutaj konfigurację i no, przeglądanie poszczególnych tarcz, zmieniania tego. Tych elementów jest naprawdę bardzo dużo, możemy sobie tutaj to konfigurować właściwie dowolnie. Ja bym jakoś specjalnie nie porównywał tutaj ilości tych zegarów. Wiadomo, że w Android Wear jest po prostu dłużej, tu jest świeży system, jakby ten stworzony właśnie z okrągłym wyświetlaczem, więc na pewno tych zegarów jest więcej, tych aplikacji też od innych producentów jest więcej w Android Wear i tego tutaj po prostu jeszcze Samsung musi trochę nadrobić tych aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o modyfikację danych zegarów, to mimo wszystko wypada tutaj lepiej Gear S2, bo właściwie każdy zegar, który możemy stylizować dodatkowo, no tu jeżeli bierzemy sobie, stylizujemy, czy nam się wyłączyłeś? Tak, tu jeżeli sobie stylizujemy jakiś zegar, to możemy sobie dodawać jakieś tam godziny i tak dalej, ewentualnie jakieś takie drobne elementy, czyli jakieś dodatkowe aplikacje. Natomiast w przypadku Gira S2, oprócz tego, że konfiguracja różnych zegarów, to możemy później modyfikować sobie za pomocą aplikacji bezpośrednio inną kolor tarczy do każdego zegara, inny minutnik, sekundnik, no tego jest naprawdę sporo. Na ogół dwie aplikacje można sobie podpiąć do danego zegara i wydaje mi się, że po prostu to troszkę gdzieś tutaj jest bardziej dopasowane i dopracowane, jeżeli patrzymy na Gira S2. Obydwa zegarki mają wibracje, nie mają głośników, mają natomiast mikrofony, on się przydaje w Huawei Watchu, przy Android Wear w Gearze S2 niestety mniej. Kolejne elementy są takie, że można sobie odbierać bezpośrednio na zegarku czy wykonywać połączenia, ale są one realizowane w obu przypadkach przez telefon, z którym jesteśmy połączeni. Inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o Gear S2, inaczej o Android Wear. Tu mamy Google Fit, tu mamy S-Health. Nie porównywałbym tych dwóch elementów, one inaczej działają. Ja na tyle aktywnie z tego nie korzystam, nie biegam i nie wykonuję tyle czynności i aktywności dziennie, żeby pokusić się tutaj o porównanie tych dwóch usług. To już indywidualne podejście, co Wam pasuje. No warto wspomnieć o tym, że Android Wear oczywiście łączy się z wszystkimi Androidami plus iPhone'em i wszystko, co jest chyba na iOS-ie. W Gearze S2 są to wyszczególnione urządzenia z Androidem tam 4.3 wzwyż, ale nie są to wszystkie Androidy i iOS póki co jeszcze nie. Oba zegarki są naprawdę świetne i tutaj ciężko powiedzieć, który jest lepszy. Na pewno Android Wear to wielki plus, że łączy się z większą ilością urządzeń. Mamy tutaj polecenia głosowe, te karty, które są dobrze znane. Jeżeli ktoś korzysta z Google Now, to odnajdzie się na Huawei Watchu. Dodatkowo wygląda on tak bardziej jak zegarek faktyczny. Z drugiej strony natomiast Gear S2 jest dużo szybszy, dużo bardziej responsywny, ma świetny ten ring obracany i to jest rzeczywiście coś unikatowego. Dajcie znać, który wy wybieracie. Jeżeli macie pytania, oczywiście na nie odpowiem. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!